Musimy wyciągnąć Zuzę. Matylda i Iwona nie na żarty przejęły się tym, że przez Matyldę Zuza ma kłopoty. Teraz chcą szybko wymyślić, jak sprawić, by Alfons wypuścił dziewczynę. Jakoś do tej pory to nie przeszkadzało. Jezu, ale zaczęło, okej? Okay? Iwona, ciebie nikt nie zna i ty nam musisz iść, chodź. Świetnie, naprawdę. Świetny pomysł. Przecież on tam na pewno siedzi i jej pilnuje. A co jeżeli mnie też coś zrobi? Dobra, to zrobimy inaczej. Pójdziesz, zagadasz go, też mu telefon, ja z nim pogadam. No i co mu powiesz? No, że przyjdę pod warunkiem, że was wypuści, nie? No, ale Matylda, jak on tobie też coś zrobi, przecież ty jest świr. Jezus, nic nie zrobi, to jest debil. Iwona, dam radę, musisz tam iść, chodź, idź. Trzymaj. Co taka spięta? Ja nie będę tańczyć. Będziesz. Jak Matylda nie przyjdzie, to będziesz. Ale nie przejmuj się, nic jej nie zrobimy. Wiesz, ile ona mi hajsu wisi? Jest dla mnie za cenna. Siadaj i ucz się. Patrz, jak się dupeczki wyginają. Ja szukam aniołka. Jakiego aniołka? Po co? No, bo ja szukam pracy, a słyszałam, że szukacie. Jakiej pracy? No, do tańczenia, striptease, takie rzeczy. Aha. A skąd wiedziałaś, że tu jakaś praca jest? Od Matyldy. Jestem Karina, jej koleżanka. Matyldy? No, ona tańczy tutaj. Aha. No dobra. Tam. Na górze siedzi. Idź tam. Ty aniołek, tak? Tak. Ona? Siadaj. Matylda powiedziała, że tutaj przyjdzie pod warunkiem, że wypuścisz Zuzę. Nie, wypuszczę Zuzę, tylko ona tutaj przyjdzie. Ale ona tutaj jest pod telefonem. Mogę do niej zadzwonić. Dzwoń. Matylda? No, jestem. Halo. Nie. Co nie zrobił? Za chwilę cię zabiorę do domu. Dawaj. Okej? Dobrze, idę na dół. Trzymaj. Idziemy. Bierz klamociki. Idziemy, szybciutko. Stójcie tu. Dostajecie. Nie jest gwiazda polskiego striptease'u. Co ty Cię moją siostrę normalnie kradnie, czy że ona nawet tańczyć nie umie? Znalazłem sposób, żeby cię dościągnąć, co? Dobra, ty i ty, ale już. A ty zostajesz ze mną. Matylda, to co ty tu robisz? Idź, luz dziewczynę, poradzę sobie. Chodź do garderoby, nie ma czasu. Iwona, to są jakieś psychole. Wiem. Oni zgarnęli mnie z ulicy. Dobrze, wiem, a właśnie trzęsiesz, ubierz się i jedziemy do domu. Nie, jedziemy do domu! Musimy na nim zaczekać! Później, nie będę się rozbierać! Będziesz się rozbierać, nie pyskuj! Nie pokazuję cycko, wiesz! Pamiętasz, ile hajsu mi wisisz? Do garderoby, ale już, nie ma czasu, nie ma o czym gadać, ale już! Chodź tu, Idziesz, nie zastawiasz! Ja tam nie chcę wracać. Jezu, jest Matylda! Matylda! Ale jaja! Chodźmy stąd! Laski, ledwo bo uciekłam, to już było zamieszanie! Ty jesteś nienormalna, to wszystko twoja wina! Ale zajebista akcja! No zajebista akcja, Matylda! Wiesz, co on by ci mógł zrobić, jakby cię złapał? Jezus, ale nie złapał! Zuzka, wyluzuj! Dobra, chodźmy trochę na chatę! Nie, Matylda, ty nigdzie z nami nie jedziesz! Chcę, żebyś zostawiła mi w świętym spokoju, rozumiesz? Nigdy więcej nie chcę cię widzieć w swoim mieszkaniu! Boże, ale o co ci chodzi, Zuzka, Jezu! A co ona się tak do mnie czepia? Tak, a to jest dla ciebie zabawa? Przecież koleś nam mógł zrobić krzywdę, jest nienormalny. Ale nie zrobił krzywdy! Iwona, to jest moja sprawa, co robię? Tak, no to załatwiaj sobie swoje sprawy sama, ale mnie i Zuzy już do tego nie mieszaj. Jesus! Boże, jakie wy jesteście nudne! Zuza! No Zuza, poczekaj, dokąd idziesz?